Witajcie. Pokażemy dzisiaj Wam taki drobiazg firmy Connect Land. Jest to kieszeń na dysk twardy z zasilaczem na USB 3.0. Bardzo fajna, moim zdaniem chyba. Zresztą zaraz otworzymy i zobaczymy. Jest to dobra rzecz, jak gdzieś przenosić chcemy dane, słuchajcie, albo mamy dysk. Tak to wygląda. Jest ładne. Tutaj to się najprawdopodobniej świeci. Tutaj będziemy pewnie mieli w zestawie śrubki, żeby to skręcić. Zaraz zobaczymy, co mamy w pudełku, ale potem zobaczymy, jak to wygląda. Więc w pudełku mamy tak. Taką podstaweczkę. To jest, słuchajcie, taki metalizowany plastik. Tak w rękach to tak dość delikatne. Nie wiem, trzeba będzie uważać na to, ale jak będzie stało, to nie powinno nic się stać. Proszę, tak to będzie wyglądało. Chyba ładnie. Zdejmiemy. To jest oczywiście metal. Aluminium rozpada mi się. Przewód USB 3.0. To takie USB typowe do dysków oraz normalne USB. Zasilacz 2-amperowy. Płytka. Do czego zaraz powiem. Śrubokręt. I tak jak mówiłem, również są śrubki. I tutaj papierologia. Ok. Teraz tak. No to odpadło, to już odpadło. Otwiera się z tej strony, słuchajcie. I tu mamy wejście na dysk. Możemy włożyć mały dysk, 2,5 cala. Wtedy tu go przykręcimy i jakoś tam się będzie trzymał. Powiedzmy dysk SSD. Albo duży dysk 3,5 calowy. Tak jak mówiłem, tutaj są przewody, lecą tutaj, więc to na pewno będzie podświetlane. Dobrze powiedziałem. Tak to wygląda. Przepraszam, tak zmieszam. Tutaj mamy włącznik, gniazdo na zasilanie, gniazdo USB typ C, tutaj śrubeczki i tu mamy guziczek kopy, która prawdopodobnie robi backup naszego dysku systemowego, szczególnie naszych danych. Pewnie to wszystko ustawiamy za pomocą właśnie dołączonego programu, o którym mówiłem, właśnie pokazywałem płytkę, znaczy, a o programie teraz wam właśnie mówię, że prawdopodobnie to jest to. Zaraz włożymy płytkę do komputera i zobaczymy, co to jest za oprogramowanie. No nie pokażę wam oprogramowania, ponieważ ta płytka nie chciała u mnie zadziałać na moim komputerze, a nie bardzo chciało mi się z tym bawić, a w Macu nie mam CD. To znaczy, no mam taki zewnętrzny, ale to i tak programowanie chyba na Maca nie było, ale pokażę wam, jak już zainstalowany dysk w kieszeni funkcjonuje, znaczy jak funkcjonuje, no pokażę, że tutaj rzeczywiście się świeci światełko, tak jak mówiłem, i jak dysk pracuje, to światełko miga, co chyba zdążyliście już zauważyć, i to tak właściwie tyle byłoby na temat tej kieszeni. Ja od siebie powiem, że jest naprawdę bardzo fajna i wygląda fajnie i sprawuje się też nieźle. Szybkości transferu są, no tak jak to przy USB, nie ma rewelacji, ale też nie ma tragedii, zwłaszcza, że to jest dysk talerzowy, więc nie ma się co martwić. Tu jest dysk 3 terabajty, więc tutaj mam sporo różnego rodzaju danych i dlatego jest mi to tak właśnie potrzebne, żeby był dysk tak osobno razem z moim Maciem połączony. Zresztą srebrne, tutaj jest srebrne to, więc pasuje do siebie. No, to trzymajcie się, cześć.